Żył sobie kiedyś pewien człowiek, który bardzo pragnął szczęścia, dobra i pokoju. Postanowił wybrać się w drogę, postanowił przemierzyć cały świat, żeby znaleźć źródło, z którego można by to wszystko wziąć, żeby znaleźć miejsce, w którym mógłby wreszcie zrealizować te swoje pragnienia. Zapakował tobołek, wziął do ręki kij i poszedł w daleką drogę. Trzeba przyznać, że wraz z przemierzanymi kilometrami, z kolejnymi miastami, z kolejnymi osobami, których spotykał, coraz bardziej smutniał. Dlatego, że znajdował wszędzie ludzi, którzy chcieli dobra, a czynili zło. Którzy chcieli kochać, a nienawidzili. Którzy pragnęli pokoju, a nieustannie szykowali się do wojny. Widział wszystkie nieszczęścia, wszystkie biedy, wszystkie zła, które się dzieją na świecie. Tracił pomału nadzieję. W końcu po bardzo wielu dniach, po bardzo wielu miastach, które minął i po bardzo wielu ludziach, których spotkał, trafił wreszcie do małej wioski. I w tej wiosce w środku zobaczył dziwny sklep. Sklep, który jakoś mu nie pasował do wszystkiego, co było wokół. Jaśniał przedziwnym światłem. Wydawało się, że jest trochę nie z tego świata. Wszedł do środka i zobaczył, sklep nie był duży. Za ladą sprzedawcę. Ani wysokiego, ani niskiego. Trochę nie potrafił powiedzieć, czy jest młody, czy stary. Nawet w sumie nie potrafił powiedzieć, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Taki jakiś był, nie z tego świata. Zapytał, co tu można dostać w tym sklepie. Sprzedawca cichym, spokojnym i tajemniczym głosem odpowiedział: jesteśmy w stanie tutaj spełnić każde Twoje pragnienie. Możemy Ci sprzedać wszystko, o czym marzysz, za czym tęsknisz, czego pragniesz. Wtedy człowiek powiedział: bardzo potrzebuję pokoju. W mojej rodzinie, wśród moich przyjaciół, a najlepiej na całym świecie. Bardzo bym chciał, żeby zniknęły wszystkie choroby. Bardzo bym chciał, żeby zniknęła wszelka nienawiść. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy, którzy szukają miłości, ją znaleźli. Bardzo bym chciał, wymieniał i wymieniał i wymieniał. W pewnym momencie sprzedawca delikatnie się wtrącił i powiedział cicho: przepraszam, bo nie sprecyzowałem. Nie sprzedajemy tutaj owoców, mamy tylko nasiona. Bardzo możliwe, że jesteś takim człowiekiem jak ten pielgrzym. Bardzo możliwe, że chodzisz po świecie i poszukujesz tych wszystkich rzeczy. Mam dobrą wiadomość. Ten sklep jest w tobie. Nie ma tam owoców. I jeśli tego ciągle szukasz, jeśli za tym ciągle tęsknisz i na to ciągle narzekasz, że tych owoców nie ma, to tak będzie pewnie do końca życia. Ale masz nasiona. Zrobisz coś z nimi?